Czwartek, 11 maja, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Osiedlowe uliczki będą równorzędne, planowana jest zmiana organizacji ruchu. Dni Bełchatowa, kto będzie gwiazdą tegorocznego święta miasta? Noc muzeów, co będzie się działo w MCK PG Giganty Mocy? Trzeci kolorowy jarmark majowy w Zawadach. Polscy juniorzy przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Świata w Bełchatowie. Brunatni w sobotę zagrają z Agwanem Papikianem w składzie. Osiedlowe uliczki będą równorzędne. Magistrat planuje zmiany organizacji ruchu, które popiera policja. Zanim jednak nastanie nowy ład, pomysł ten ma zostać poddany konsultacjom społecznym. Zmiana organizacji ruchu i wprowadzenie jednej zasady na osiedlach, mówiącej o tym, że skrzyżowania są równorzędne, mają poprawić bezpieczeństwo. Obecnie na niektórych uliczkach obowiązuje oznakowanie wskazujące drogę z pierwszeństwem, a na niektórych nie. Mieszkańcy w tych przypadkach często sami uznają, która z krzyżujących się uliczek jest drogą główną i to powoduje zamieszanie. Może też być przyczyną groźnych sytuacji. Zdaniem policji i magistratu ujednolicenie zasad ruchu na osiedlach poprawi sytuację, choć z pewnością przez pierwsze tygodnie może dochodzić do większej ilości zdarzeń na osiedlach. Kierowcy jeżdżą po osiedlach bowiem na pamięć, nie patrząc na znaki drogowe. Dlatego jeśli zmiany będą wprowadzane, to wakacje, kiedy ruch jest mniejszy. Pierwszym osiedlem, w którym zapanuje nowy ład, jeśli pomysł znajdzie akceptację, będzie osiedle dolnośląskie. Z powodu modernizacji sieci wodociągowej wody pozbawieni dzisiaj byli mieszkańcy bloku nr 102 na osiedlu dolnośląskim oraz posesji przy ulicy Wojska Polskiego nr 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30B, 30A i 32. Dla mieszkańców podstawiony został beczkowóz z wodą. Tegoroczne Dni Bełchatowe odbędą się w pierwszy weekend lipca. Gwiazdami będą m.in. Pektus, Mezo i Weronika Pochopień. Dni Bełchatowa zorganizowane zostaną w parku przy Muzeum Regionalnym. Rozpoczną się 1 lipca o godzinie 16 koncertem Klaudii Pawlak, określanej jako nowa twarz muzyki disco dance. Tego dnia dla bełchatowskiej publiczności wystąpi także Magdalena Fam, solistka, która swoją karierę zaczynała z grupą Ich Troje. O godzinie 19 planowany jest koncert rapera Mezo. Gwiazda wieczoru, która kończyć będzie pierwszy dzień, to grupa Pektus. W niedzielę organizatorzy proponują formułę pikniku rodzinnego. Przygotowanych zostanie wiele atrakcji. Będzie można m.in. uczestniczyć w doświadczeniach naukowych czy tworzyć ceramiczne naczynia. Na scenie prezentować się będą lokalni artyści. Historię miasta przedstawią dzieci z bełchatowskich szkół i przedszkoli. Zaprezentują się również na scenie grupy wokalne i taneczne działające przy Miejskim Centrum Kultury. Gwiazdami wieczoru będą Weronika Pochopień, Anna Serafińska, zespół Trudy i mobilizacja. Dni Bełchatowa przesunięte zostały o tydzień, ale na zakończenie roku szkolnego w piątek, 23 czerwca, na scenie plenerowej MCK PG Giganty Mocy zaplanowano koncerty. Wieczorem zagrają bełchatowskie grupy oraz legenda polskiej sceny muzycznej. Kto to będzie, na razie organizatorzy nie chcą mówić, ponieważ nadal trwają negocjacje. Jak jednak zapowiada Dorota Pędziwiatr, dyrektor MCK, jeśli uda się zakończyć je sukcesem, będzie to olbrzymie zaskoczenie i niespodzianka. To będzie magiczna noc muzeów w MCK PG Giganty Mocy. Poszukiwanie eliksiru mocy, warsztaty iluzjonistyczne i pokazy naukowe to propozycja na noc muzeów, która już 20 maja. To już czwarta noc muzeów, na którą zapraszamy w Gigantach Mocy. Mamy nadzieję, że tym razem również będzie atrakcyjnie. Tegoroczna Noc Muzeów przebiega pod hasłem magii i czarodziejstwa, więc jest to magiczna noc muzeów i takim głównym motywem przewodnim właśnie będzie magia. Dlatego w programie tegorocznej Nocy Muzeów znajdziemy pokaz iluzjonistyczny, Magic Show, znajdziemy warsztaty magia niskich temperatur, pokazy naukowe, gdzie będzie można zobaczyć
zaliczyć doświadczenia z ciekłym azotem, ale oczywiście nieodpłatnie będzie można zwiedzić ekspozycję, też w takim troszeczkę magicznym anturażu tym razem. I tak dla wszystkich, którzy lubią wyzwania i zagadki, podobnie jak w roku ubiegłym, questing, magiczna moc eliksirów i na ten questing zapraszamy zespoły złożone z kilku osób. Już będzie można się wkrótce zapisywać na ten questing i zgłaszać, ponieważ ilość osób jest ograniczona, która będzie mogła wziąć udział w tej zabawie, a warto, bo jest to taki wyścig troszeczkę z czasem, ale wypełniony zagadkami, wypełniony ciekawymi zadaniami dla całych rodzin. Zaproszenie na trzeci kolorowy jarmark majowy. Zorganizowany on zostanie 20 maja na rynku w Zawadach. Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji, między innymi szafing pod chmurą. W godzinach od 15 do 18 na jarmarku będzie można nabyć wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim w związku z wiosną dostępny będzie szeroki asortyment kwiatów, donic i artystycznych dodatków, które ożywią każdy balkon czy taras. A do tego krzewy, nasiona i sadzonki na działkę. Będzie szkło artystyczne i możliwość zakupienia portretu, który na miejscu wykona artysta plastyk Inna Bobryk. Do tego biżuteria, naturalne kosmetyki, wykonane ręcznie wyjątkowe mydełka, ozdoby i bibeloty. Atrakcje dla dzieci to między innymi cukrowa wata, malowanie buziek i wiele stoisk z zabawkami. Całość dopełni muzyka na żywo. Zagra Moderato i Paweł Bauer. Reprezentacja Polski juniorów jako bazę treningową wybrała Bełchatów. Podopieczni Sebastiana Pawlika trenują w hali Energia przed eliminacjami do Mistrzostw Świata. Od poniedziałku hala Energia jest miejscem przygotowań siatkarskiej reprezentacji Polski juniorów. W Bełchatowie biało-czerwoni przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata, który pod koniec maja odbędzie się w Berlinie. Polacy zagrają tam z gospodarzami Łotwą i Belgią. Jesteśmy w Bełchatowie od początku tego tygodnia, od poniedziałku. W zasadzie półtora tygodnia tutaj będziemy, w przyszły czwartek będziemy wyjeżdżać do Berlina. Trenowaliśmy już wcześniej dwa tygodnie w Spale, to znaczy pierwszy okres taki krótki, pięciodniowy, to było w zasadzie takie wprowadzenie do treningu po 10-dniowej przerwie. Zawodnicy mieli po lidze 10 dni przerwy, także tam spokojnie wprowadzaliśmy się do treningu. Tak naprawdę to zaczęliśmy tydzień wcześniej już pracować nad tym, żeby gdzieś tam zgrywać się i dopracowywać poszczególne zagrania. Jeżeli chodzi o wybór, to był to i świadomy, i powiem szczerze, to jest tak, że w tej reprezentacji jest też kilku chłopaków, którzy zdają maturę w tym roku i są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale i chcieliśmy znaleźć miejsce gdzieś blisko Spały, żeby oni mieli możliwość jakby dojechania na egzaminy maturalne, żeby nie robiło nam to jakichś problemów z trenowaniem. Tutaj już przygotowała się dwa lata temu reprezentacja juniorów i wiem, że tutaj było wszystko dopięte na ostatni guzik, żadnych problemów nie było. Wiedziałem o tym, jakby planując te zgrupowania, i dlatego też zdecydowaliśmy się na Bełchatów. Ja nie mogłem się doczekać trochę tej kadry i teraz czerpię ile się da. Mimo młodego wieku ta kadra narodowa ma na koncie wiele sukcesów. W kategorii kadeta biało-czerwoni nie mieli sobie równych i triumfowali zarówno w Mistrzostwach Europy, jak i Mistrzostwach Świata, dokładając też sukces w Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. W kategorii juniora podopieczni Sebastiana Pawlika kontynuują świetną postawę i na koncie mają już Mistrzostwa Europy. Przed nimi walka o udział w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni są faworytami turnieju w Berlinie, który rozpocznie się 19 maja. Jesteśmy stawiani w roli faworyta tego turnieju, natomiast gdzieś tam chłopaki przez rok czasu ze sobą nie trenowali, nie grali. Nie jest to takie proste, żeby w przeciągu dwóch tygodni, trzech tygodni poskładać zespół, czyli nie jest to takie proste, żeby oni się czuli dobrze ze sobą we wszystkich zagraniach, które powinniśmy zagrać. Na pewno zrobimy wszystko, żeby się do tych Mistrzostw Świata zakwalifikować, jak będzie. Mam nadzieję, że sukcesem się zakończy ten turniej. Jeżeli chodzi o trzon drużyny, to ta drużyna się za bardzo nie zmienia. Myślę tutaj o chłopakach, którzy zdobywali Mistrzostwo Świata Kadetów, Mistrzostwo Europy Juniorów. Bartek Folek, Tomek Fornal, Łukasz Kozub, Kuba Ziobrowski, Kuba Kochanowski, Dawid Woch, Norbert Huber, Jędrzej Gruszczyński, Mateusz Masłowski. To są zawodnicy, którzy w tej reprezentacji już byli i którzy z tą reprezentacją odnosili sukcesy. Mamy nowego rozgrywającego, Radka Gila z Jastrzębskiego Węgla, mamy jednego nowego środkowego, Jarka Muchę z Norwidu Częstochowa. Także jakoś bardzo, bardzo ta drużyna nie zostanie przemeblowana. Będzie...
opierać na tym, co wypracowaliśmy w zasadzie przez 3 lata, kiedy chłopaki byli w szkole, gdzieś tam próbujemy do tej gry wrócić i ten właściwy rytm odnaleźć. Co mnie wyobraża innej sytuacji niż to, że wygrywamy 3 mecze i pewnie jedziemy na Mistrzostwa Świata. Ja osobiście innej opcji nie przyjmuję do świadomości. W roku 2015 ci młodzi siatkarze byli rewelacją każdych rozgrywek i wygrywali wszystko, co było do wygrania. Za każdym razem, gdy wychodzili na boisko, schodzili z niego ze zwycięstwem. Na tę chwilę życzymy im udanego startu w Berlinie. Agwan Papikian wraca po urazie, którego nabawił się na spotkaniu z Gryfem Wejherowo. Pomocnik PGGKS-u zagra w sobotnim meczu przeciwko Siarce Tarnobrzeg. Agwan Papikian urazu nabawił się w pierwszej połowie meczu w Wejherowie. Bełchatowianie musieli radzić sobie bez niego w drugiej połowie tego starcia oraz w dwóch ostatnich spotkaniach z Legionowią Legionowo oraz ROW Rybnik. Od jakiegoś czasu pomocnik PGGKS-u trenuje już normalnie i jest gotowy do gry. Teraz czas udowodnił, że potrafimy wygrywać i wygrać 4. mecz z rzędu u siebie. To na pewno jest coś, co kibice lubią najbardziej. Zostały nam 3 mecze do końca domowe. Dobrze by było w nich naprawdę dobrze punktować, żeby ten pierwszy cel, czyli utrzymanie, sobie jak najszybciej zapewnić. Na pewno powrót Agwana Papikiana po 2 meczach powinien temu zespołowi dać więcej w ofensywie. Zdaję sobie sprawę, że to jest piłkarz przez duże P. Jeśli tylko jest zdrowy, to jest w stanie dać dużo. Powrót Papikiana wcale nie oznacza, że bełchatowscy piłkarze przystąpią do rywalizacji z Siarką Tarnobrzeg w pełnym składzie. Ze względu na żółte kartki z gry w sobotnim meczu wyeliminowany został napastnik Dawid Flaszka. Także tę lukę też trzeba będzie jakoś umiejętnie zapełnić. Siarka, jak wiemy, walczy o zupełnie inny cel niż my, także oba zespoły, to nie jest mecz o pietruszkę zdecydowanie, tylko dla obu zespołów jest to mecz o coś bardzo, bardzo ważnego dla nas, o spokój na Siarki, o możliwość awansu nawet do strefy, do barażu. Na ten mecz się wybierają kibice Siarki, nasi też wierzymy w to, przyjdą w dużej liczbie, żeby ten mecz wspólnie wygrać. Fajnie było mieć znów takie emocje jak przed 2 tygodniami, byle pozytywne. Przed bełchatowskim PGGKS-em 5 ostatnich spotkań w tym sezonie. 3 z nich brunatni rozegrają na swoim stadionie. W najbliższy piątek od godziny 9 na boiskach treningowych Miejskiego Centrum Sportu odbędzie się międzyszkolny turniej rugby tak. W zawodach udział ma wziąć około 200 uczniów ze szkół powiatu bełchatowskiego. Mają one potrwać mniej więcej do południa. Piątkowy turniej szkół będzie przed smakiem sobotnich zawodów Pucharu Polski w rugby olimpijskim, które odbędą się na stadionie Powiatowego Centrum Sportu. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.